Emma Rock ze Oskarem Piechotą, Oskar walczysz jutro na MMA Attack 3 z Livio Victoriano. Pierwsze pytanie, wiem, że nie ścinałeś za dużo wagi, Livio będzie trochę cięższe od ciebie. Uważasz, że to jest jakaś jego poważna zaleta? Znaczy nie, bo nigdy wcześniej z nim nie sparowałem, także też dużo o nim nie wiem. No, na co dzień w klubie z reguły ćwiczę z osobami, które są znacznie ode mnie cięższe. Więc no nie wiem, zobaczymy tak naprawdę na walce. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. No mówię, na co dzień trenuję raczej z osobami, które o tych przynajmniej 5-6 kilo, nawet albo tam waga ciężka powyżej 100, no to są ode mnie cięższy, więc raczej przygotowuję się z wagą cięższą, więc myślę, że aż taka różnica nie będzie, żeby to było aż tak znaczące. Specjalnie twojego rywala są dźwignie na nogi. Powiedz, jakich uznanych specjalistów w Trójmieście ma się od tej dziedziny, z którymi się przygotowujesz? No, trenuję cały czas parter u Zbigniewa Tyszki, także cały czas się tam rozwijamy. No, Zbyszek też dość dobrze specjalizuje się w tej płaszczyźnie, więc myślę, że no, na te nogi no to czuję się raczej przygotowany, że jesteśmy na bieżąco, dużo tych nóg robimy, więc no czuję, znaczy inaczej, no ciężko powiedzieć, bo różnie to w walce bywa, aczkolwiek duży nacisk kładziemy na te nogi. Myślę, że Zbyszek by mi nie wybaczył, gdyby jednak ta noga coś tam poszła nie tak, nie? No, a oprócz tego, że w twoim narożniku będzie Zbyszek, przyjechałeś też z Piotrem Kobylańskim, trenerem kickboxingu. Powiedz coś o tym, jak się rozwija twoja stójka. No, tak naprawdę trenuję cały czas stójkę u Kobiego już no, dosyć długo. W jakiś sposób też mnie nadzoruje. Przyjechał tutaj z nami, za co też bardzo dziękuję, bo dużo, dużo nam pomaga. No, szczegółów nie chcę zdradzać, no, jest to przed walką, także no, zobaczymy, jak się potoczy, nie? W każdym razie będziesz się czuł komfortowo, jeżeli walka nie zacznie się z kolan, tak? No, tak się zaczyna z góry, więc to zobaczymy. Ciężko mi się wypowiedzieć, nie chcę mówić, że będzie tak, a będzie inaczej, więc myślę, że to po prostu zostawimy sobie może po walce tą całą ocenę. No wiadomo, walka zaczyna się z góry, więc będę szukał tej stójki. Jeżeli walka zejdzie do parteru, no to spróbuję się odnaleźć w parterze. Wybiegnijmy jeszcze dzień do przodu po MMA, tak? Są zawody ADCC w Krakowie. Wiem, że nadal jesteś na listach startowych. Czy na pewno tam wystąpisz? Powiedz może, od czego to zależy. Czy jeżeli, nie wiem, wygrasz szybko, to tak, jeżeli będzie męcząca walka, to nie. No na pewno od tego, jak będę się czuł, bo wygrałem wpisowe na Mistrzostwa Europy, więc stwierdziłem, że też nic nie tracę, więc warto się zapisać. Są to dla mnie też bardzo ważne zawody, na których chciałbym wystartować. Stawka jest wysoka, bo można dostać się na finały ADCC, więc to też jest takie duże marzenie wielu zawodników, no w tym i moje. I jeżeli walka pójdzie po mojej myśli, będę się dobrze czuł, no to na pewno jadę tam na pełnej mocy. Powiedz może jeszcze a propos grapplingu, bo rzeczywiście Polska, myślę, można śmiało powiedzieć, że powoli wyrasta na siłę, która nie będzie rywalizowała może z Brazylią czy Stanami Zjednoczonymi, ale na pewno z tych pozostałych krajów prezentuje się najsilniej na temat ADCC. Jak myślisz, dlaczego akurat Polacy tak entuzjastycznie przyjęli grappling i brazylijskie jiu-jitsu? No, myślę, że ogólnie Polacy to jest dość ambitny kraj i jeżeli chodzi o ten sport, no to jest naprawdę wielu mocnych zawodników, którzy zaczynają się wybijać. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina w Polsce i myślę, że już powoli równamy do poziomu na przykład do Finlandii czy jakichś innych krajów, ale no jest to, tak jak mówię, no jest to cały czas młoda dyscyplina, prężnie się rozwija, no ja jestem też dobrej myśli i też chciałbym od siebie może tam jakiś mały procencik dołożyć. Myślałeś o tym, jak długo będziesz w stanie godzić te dwie dyscypliny? Bo tak patrząc, jeszcze zaraz dobieram się mikrofon, tak patrząc po tym, jak toczą się kariery czołowych grapplerów, no to nie są w stanie w pełni poświęcić się jednej dyscyplinie, a jeżeli są, no to wtedy dopiero przychodzą sukcesy. Znaczy, no myślę, że jest to jakieś problematyczne, aczkolwiek no też bardzo lubię startować w zawodach parterowych. No, przeważnie tylko startowałem teraz w parterowych. Na przykład odrzuciłem też kimona, no bo już żeby wystartować w kimonie w tym i w tym, to ciężko byłoby to połączyć.
A jak będzie, to tak naprawdę no, czas pokaże. Czas pokaże, jak te walki się potoczą, co uda się jeszcze osiągnąć, czy w grapplingu, czy submission. A jeżeli będą fajne propozycje ze strony MMA, no to no, zobaczymy. No, ciężko się określić, bo też nie mówię, że będzie tak, a nie będzie inaczej. Więc jeżeli będą fajne propozycje, no to zawsze będę sobie wybierał te takie najważniejsze starty, na które nie chciałbym startować, ale jak najbardziej cały czas w submission chcę prężnie startować. Dzięki wielkie za wywiad i powodzenia jutro na spotku. Dziękuję bardzo.